Dzisiaj przepis na bardzo pyszną i szybką wieprzowinę w stylu azjatyckim. Będzie to wieprzowina teriyaki z groszkiem cukrowym i kiełkami. Zaczynam od mięsa. Wszystko będę bardzo szybko smażył. Kotlety schabowe o grubości około 0,5 cm kroję na poseczki. Przekładam do miseczki, posypuję solą, polewam sosem sojowym, a także sosem teriyaki. Dokładnie wszystko nacieram i odstawiam na 10 minut. Po czym wrzucam do bardzo mocno rozgrzanego woka. Schab już się smaży, to szybko do warzyw. Najpierw kroję paprykę w paseczki. Dorzucam je do mięsa i mieszam. Dorzucam też oczywiście drobno pokrojoną papryczkę chili. Bez niej w kuchni, a szczególnie robiąc potrawy azjatyckie, czułbym się jak bez ręki. Tak samo do potraw azjatyckich pasuje idealnie imbir. Kroję go w drobną kosteczkę. I jeszcze czosnek w plasterki i oczywiście wszystko wędruje do nagrzanego woka do reszty składników. A pod koniec smażenia, całość nie smażyła się dłużej niż 5-7 minut, dodaję groszek cukrowy i kiełki. Całość mieszam i jeszcze smażę góra minuta. Skrapiam jeszcze sosem teriyaki i wykładam na talerz. Można to podawać z ryżem bądź makaronem ryżowym. To bardzo szybka i łatwa w przyrządzeniu potrawa i jednocześnie pyszna. Koniecznie zróbcie ją w domu.